Cześć Wam w tych cudownych, pięknych i kolorowych czasach. Witam w 2021 roku. Niczym się, jak na razie, nie różni od poprzedniego roku. Nadal ten sam celebryta wojuje naszym życiem. I to nie mówię o sobie. Tak, ten wariat nadal jest i próbuje nam namieszać. W Biedronce pojawiły się bardzo fajne testy na przeciwciała. Te testy nie pokażą, czy masz tego wariacika w sobie, tylko pokażą, czy takiego właśnie wirusa w organizmie się posiadało. Oczywiście też nie może być to jakiś odległy czas, w miarę przybliżony, i pokażę, czy wystąpią przeciwciała i czy przechodziliśmy tą chorobę. W środku jest takie coś, czyli cały zestaw, który umożliwi nam sprawdzenie, czy jesteśmy przed, czy może po, oby nie w trakcie. Tutaj jest ten test. W środku nieduży teścik, który ma w sobie dwa zbiorniczki. Te dwa zbiorniczki, w pierwszym jest literka S i tu będziemy nalewać naszą krew wraz z takim odpowiednim płynem. Jeśli nic się nie pojawi w kolejnej literce, czyli w tym drugim zbiorniczku na literce M, to znaczy, że źle wykonaliśmy ten test i niestety trzeba ponowić go. Dlatego kupiłem drugi test w razie co. Kolejne literki to jest G i C, czyli to już, jeśli któryś gdzieś tam wyskoczył już ta kreseczka na którejś z tych literkach, to okaże się, że te przeciwciała są i że wirus był w organizmie. Czyli IgG lub IgM. Następnie mamy gazik. Mamy właśnie ten płyn, o którym mówiłem. Dwa nakuwacze w razie co, jeśli by się coś nie wyszło, by się coś popsuło. No i oczywiście coś, co możemy, czym możemy nabrać sobie krew. Więc zacznijmy i sprawdzimy, czy miałem celebrytę w sobie. Czy ugościłem tego największego celebrytę, który już nas swoją gościnnością i takim naprawdę jak rzep się tutaj nas przykleił. Sprawdźmy. Najmniej przyjemna sprawa, punkt naszego programu, czyli ukucie, ale szczerze nie było źle. Myślałem, że będzie gorzej. Nabieram krew. Generalnie nie lubię tego widoku. I do literki S sobie nalewam. O. Lepiej więcej niż mniej. Okej. Myślę, że... A dobra. A co tam? Więcej, tym lepiej. Dobra. Teraz, tak jak mówiłem, ten płyn. Najpierw jedna kropla. Czekamy 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pyk. I ostatnia kropelka. I czekamy 10 minut. No i jak widać na załączonym obrazku, test wykonałem prawidłowo. Jest kreseczka, która to pokazuje. No i jak widać, po 10 minutach nie ma innych kresek poza tą przy literce S, czyli nie mam przeciwciał. Bardzo z tego powodu się cieszę. Nie odczuwałem ani razu, żebym był w jakikolwiek sposób nim zarażony. No może, jak sięgając daleko pamięcią w zeszłym roku, w styczniu, no może jak coś tam, jakieś tam
przybliżone jakieś tam oznaki miałem, ale jeszcze nawet nie wiedziałem, że taki celebryta wchodzi na nasze salony, ale to już taki był odległy czas, że nie ma szans, żeby te przeciwciała wyszły. Ale cieszę się, nie mam przeciwciał, więc jest dobrze. Dzięki, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, napiszcie, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Miłego, pa!